more time, old friend. Everyone you love. Everything you hold dear. Shall destroy. Oh, royal protector. I welcome you to try. Oż, kurczę pieczona. Wiecie co? Tak jeszcze żadnego strażnika nie załatwiłem, ale było to całkiem niezłe. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64... Dobrze mi się ten rok zaczął. Cześć moi drodzy, witam na kanale 64BTV, z tej strony Paweł. Zapraszam na kolejny odcinek Dishonored. Jest to pierwszy odcinek, który nagrałem w roku 2017, więc będzie na pewno dla mnie jakimś takim bardzo szczególnym odcinkiem. Poprzednie odcinki, które publikowałem, były nagrane w 2016, bo robiłem sobie trochę zapasu na święta. I wiecie co, tak powiem wam, że już nie bardzo pamiętam, gdzie byłem, bo już kilkanaście właściwie dni minęło od kiedy grałem w Dishonored i poprzednie gry, na dłużej na święta się czasem wyjeżdża. Więc dzisiejszy odcinek będę chciał zacząć od tego, że złapiemy sobie tutaj tą runę. Ta runa jest ukryta w sejfie na dole, ale zanim to zrobimy, to zlikwiduję jeszcze strażników, którzy są na górze. Dla osób, które trafiły tutaj pierwszy raz, to chciałem wam przypomnieć, że ja w Dishonored już grałem, przechodziłem to Emily, przepraszam, jeśli ponownie słyszą to osoby, które śledzą informacje na moim kanale, ale wiem, że część osób trafia na moje filmy też korzystając z wyszukiwarki na YouTubie, więc może wcześniejszych przygód Dishonored moich nie zna. W każdym bądź razie tutaj będziemy mieli dwóch strażników na górze. Oż, kurczę pieczona. Wiecie co? Tak jeszcze żadnego strażnika nie załatwiłem, ale było to całkiem niezłe. Nie spodziewałem się, że można go kopem zrzucić z budynku. Wyglądało to po prostu switaśnie, a że mieliśmy jeszcze moc, która likwiduje nam ciała, więc na dole ten gostek nie... No cóż, nie wywołał żadnego alarmu. Dwóch tutaj na górze mamy już zlikwidowanych. Zobaczmy, co tutaj jeszcze fajnego leżało. I co tutaj jeszcze możemy sobie na tym piętrze znaleźć? Tutaj mamy kolejkę i stację, do której musimy się dostać, więc droga jest tutaj dość przyjemna. W tym miejscu chyba nie byłem poprzednio, kiedy zwiedzałem lokację, więc zobaczymy sobie, co tutaj jest i zaraz pójdziemy szukać tej runy i kodu do sejfu, w którym ona jest zamknięta. Zobaczymy, czy tutaj możemy coś ciekawego zwinąć. Iguana na patyku. Czy tutaj jest jakieś gniazdo krwiorzów? Chyba nie. Chyba tylko pojedynczo mnie atakują. Trochę tylko do znalezienia jest. Ciało nie żyje, tak. Krwiorzy uwiły w nim sobie gniazdo. Zobaczmy, co tutaj jest. Do mojego brata, drogi Emilio, wiem, co powiesz, ale i tak jestem już w środku martwy, więc muszę spróbować. Znalazłem tę starą wiedźmę i według niej nie jest jeszcze za późno, by oszukać śmierć. Dałem jej wszystkie pieniądze za czar, jaki zwrócił im biedną Lisbeth, która w jednej chwili była wesoła jak skowronek, a w kolejnej martwa i zimna. Spisuję tu treść paskudnego czaru staruchy. Robię to wyłącznie ze względu na Lisbeth. Cztery palce, dwa twoje świeże, a dwa zimne i sztywne twojej zmarłej ukochanej. Wrzuci je do miedzianego dzbanka z wielorybią krwią i ziołami ode mnie. Gotuj to wszystko, powtarzając słowo odwróć, aż nie będziesz już w stanie go wypowiedzieć. Emilio, jeśli więcej się do ciebie nie odezwę, to oznaczać to będzie, iż wszelka nadzieja przepadła. Sylwio. A ktoś tutaj sobie odprawiał jakieś gusła po to, żeby wrócić swoją żonę z zaświatów, ale na chałupę trafiliśmy tutaj dość biedną, bo nic szczególnego tutaj nie ma, oprócz reklamy pasty do zębów, która wygląda, powiem wam, że bardzo, bardzo fajnie. Trochę taki klimat z Fallouta, gdzie też mieliśmy reklamę różnych środków, chociaż tam troszeczkę w innej rzeczywistości, no nawet nie troszeczkę w innej rzeczywistości, gra się toczyła, w diametralnie innej rzeczywistości gra się toczyła, ale miło, że Dishonored też taki kontent został przygotowany. No,
powiedzmy sobie szczerze, budżet tej gry też mało, do małych nie należał. Nie pamiętam w tej chwili jaki był, ale na pewno nie był to budżet na poziomie na przykład gry Technomancer, którą też przechodziłem na swoim kanale. Tutaj mamy tą runę, do której musimy znaleźć kod do sejfu. Powiem wam jak to zrobić, bo nie jest to wcale jakieś bardzo trudne. Otóż mamy tutaj notatkę na biurku. Zakazy, które zapewnią ci bezpieczeństwo. Nienasycony apetyt, ciało i język. Bezpieczeństwo to oczywiście sejf. Ważna jest kolejność tych zakazów. Apetyt, ciało i język. Jeśli porównamy to z naszymi notatkami, które mamy, przepraszam, dokumenty, informacje o świecie, zapisy, 7 zakazów, więc będziemy mieli apetyt, ciało i język, czyli 5, 6, 5, 6, 2, i to będzie kod do otworzenia tego sejfu. O, mało nie powiedziałem sejfu, ale sejfu też trzeba będzie zrobić 5, 6 i 2. I sejf stanął przed nami otworem. Runę żeśmy sobie już zgarnęli, więc runę mamy już przytuloną. Teraz fajnie będzie polikwidować tych strażników, którzy tutaj nam trochę przeszkadzają. Łącznie chyba, wiecie co, z cywilami. Tak sobie poplanuję tutaj trochę mordowanie. Od kogo by tutaj było najlepiej zacząć? Najlepiej zacząć jest zawsze od początku, jak mówiła moja żyjąca jeszcze profesor od matematyki. Co ciekawe, powiem wam, że w liceum z matematyki miałem taki okres, gdzie wyciągałem się z jedynki na dwójkę. Koniec końców dostałem dostateczny. Okradniemy, załatwimy. A zaraz po zakończeniu liceum, zdaniu matury, udzielam ludziom korepetycji z matematyki. Byłem jednym z lepszych korepetytorów w swoim mieście. Słuchajcie, tutaj mamy jeszcze jedną runę. Będę chciał wam pokazać, jak się zająć. Natomiast dwóje z matmy miałem tylko i wyłącznie dlatego, że za bardzo rozwiązywałem zadania. Lubiłem się nad zadaniem zastanowić. I kiedyś właśnie profesor pozwoliła mi pisać sprawdzian na trochę innych zasadach niż robiła to cała klasa, bo dała mi po prostu 3 godziny na pisanie tego sprawdzianu i okazało się, że spokojnie sobie sprawdzian napisałem. Słuchajcie, tutaj mamy runę. Życzę wam, żebyście też taką profesor z matematyki trafili, dla której nie tylko liczy się rozwiązywanie zadań, ale też to, czy rozumiecie matematykę. Słuchajcie, tutaj mamy runę za deskami. Wystarczy w te dechy strzelić i runa gdzieś tutaj, o, tu jest, świetnie. Słuchajcie, mamy już drugą runę. Bardzo jestem z tego zadowolony. To jest niestety taki moment, gdzie liczba klatek spada, no, po prostu dramatycznie. A my, słuchajcie, ruszamy dalej. Zrobimy sobie zapis, żeby było gdzie wracać, bo może skwaszę. Taki jakiś rozgadany się w tym roku zrobiłem. Zamiast słuchać szumu fal. Ciekawe, czy jak tego... Słuchajcie, tutaj sobie ktoś wisi i dynda. Ciekawe, czy jak tego zlikwiduje, to się tamten gościu przestraszy. Kto mnie tam zauważył? Hej, 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 hej. Oż wy skubańcy. Nie no, musimy załadować save. Zapomniałem, że oni tam są. To sobie zaczniemy. Zaczniemy ładować. Mówiłem wam o mojej profesor z matematyki. I właśnie po tym, że życzę wam takiej profesor z matematyki, po tym jak profesor się przekonała, znaczy no to nie profesor, to był zwykły nauczyciel, tak? To jakoś tak na nauczycieli w gimnazjum zwykliśmy mówić profesor, tak? Ciekawe, czy on tutaj przyjdzie. Tutaj mnie ten gościu zauważył. Nie chciałbym zostać zauważony przez niego ponownie. Gostek sobie będzie coś tutaj przybijał na ścianie. No chodź tu, strażniczy przyjacielu, no przecież mi tam strzała nie doleci. Chociaż kto wie, wiecie co? A nóż, widelec? No dobra, to już się raczej nie przekonamy, bo idzie on w drugą stronę. Ktoś zgarnia ludzi prosto z ulicy. Rozmawiamy sobie? Mieszkam.
Nie wiem, gdzie mieszkasz, nie wiem, co robisz, nie wiem, czym się zajmujesz. Na pewno mi już tego więcej nie powiesz. Do zarżnięcia mamy jeszcze rybaka. Ta robota nie jest taka zła. Co się tu dzieje? Chyba zostaliśmy wykryci. Schowajmy się pod łódką. Tlenu nam jeszcze trochę starczyć powinno. Ciekawe, czy jak tutaj wyjdę. O, nikogo tam podejrzanego nie było. Kurde, czy ta woda w tych kanałach musi być taka czysta, no? Już dajcie mi spokój, przestańcie mnie szukać. O, może tutaj sobie wypłynę pod mostem, o. Tu jest dobra miejscóweczka. No i w każdym bądź razie chciałem wam powiedzieć, że życzę wam szczerze takiej profesor z matematyki, która będzie patrzeć nie tylko na to, jak szybko zadanie rozwiązujecie i czy robicie to bezbłędnie, ale czy matematykę rozumiecie, bo tak naprawdę matematyka to nie tylko poprawne rozwiązywanie zadań, ale też rozumienie tego, co się robi. Nie zmuszaj mnie do przeszukania całego terenu, nie mam na to czasu. Oj tam, nie masz na to czasu, nie opowiadaj mi tu pierdół, chłopaczku. Tu mnie nikt nie zobaczy. Dobra, wrócimy sobie na górę. Jesteśmy już w pobliżu stacji Adermeyer. Żadne he. O, tu mnie będzie podpatrywał, no. O, tu następny idzie. Kurczę, pieczony jakiś zbieg Spęty ewidentów się tutaj zrobił i strażników. Pewnie, że jest blisko. Gdzie miałby być daleko? Może tu mnie nie zauważy. Nie wyciągniemy cię z twojej nory, szczurze. Nie jestem żadnym szczurem. Twoja stara była szczurem. O kurczę, pieczona. Idź do wody. Drugiego już tak załatwiłem. Dla ciebie to już koniec. Kolejny. Wiecie co? Całkiem niezła miejscóweczka. Nie powiem nie. Jeszcze ktoś? To dziękuję. Powiem wam, że dzisiaj jest naprawdę bombastyczny dzień na taki wykop przez bajerkę. Ciekawe, kogo żeśmy tu załatwili, a kogo nie. O, tu jest jeszcze jeden. Dziś gulasz z krwawołu. Umieram z głodu. Gulasz z krwawołu. Nie no, przyjaciele. Zostaw mnie w spokoju. Nie zostawię cię w spokoju, bo mi się podobasz. Załatwię go czy nie? Skubany, no. Nie można go podejść zupełnie. Teraz go można podejść. Powietrze jest jakiś ciężki. Co to było? Już wiesz, co to było. Nic zdrowego to nie było. Nie trzeba było jeść tyle kebabów. Wiecie co, nacięliśmy ich już tutaj zdrowo. Tutaj jeszcze jeden tylko samotny misio został, ale tego się szybko pozbędziemy. Nie, tam jeszcze jeden łazi, no, skubaniec. Skubaniec. Bluźniercy robią się coraz zuchwalsi. Oczywiście, że się robią coraz zuchwalsi. Ej, ty nie uciekaj mi. Nie uciekaj mi tak. Załatwiłem go, czy nie? Nie wolno ci tu przebywać. Oj tam, nie wolno. Rzucaj we mnie żadnymi bombami. Dobra, rozpętaliśmy walkę, to już niech będzie. Jak się bawić, to się bawić. Chyba mu odstrzeliłem rękę. O, chodź tu. Chodź tu na czołówkę, przyjacielu. Niech mnie ściśnie. Pięknie. Tu jest jeszcze jeden. Mam tyle naboi. Chyba mu czapkę zestrzeliłem. No pięknie. Ktoś tu jeszcze chętny do uciekania? No widzisz, przyjaciel, trzeba było zostać tam, gdzie jesteś. Ten też pięknie poleciał. Powiem wam, że dzisiaj wysokie noty zaloty powinienem dostać. No to bomba, słuchajcie, na stacji Adermeyer mamy niedaleko. Fajnie jest przechodzić sobie krwawo Dishonored. Można sobie troszkę poskradać, jeśli człowiek lubi.
A? Coś się tam chyba ruszyło. Oj, nic ci się nie... Wydawało ci się. No dobra, zobaczmy. Gdzie ja wbiłem się? Dziękuję. A? Bydlaku! Zły ruch! No chodź, 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 chodź. Chodź tu, chodź tu. Czy można powiedzieć, że ja ją przepołowiłem? Tego nie wiem. Hej, mademoiselle. Dobrze, uniknęła pani śmierci w takim razie. Niech będzie. Duke Bell ważną figurą w Dunwallskim przewrocie. Wiecie co? Dzisiaj jakoś tak nie mam ochoty za bardzo na czytanie. Chyba się trochę rozleniwiłem przez te święta. Zobaczmy tutaj tych trzech uwięzionych osobników. Pytanie, czy oni żyją, czy nie żyją. Chyba już jednak sobie nie żyją. Jedyne, co możemy zrobić, to zgarnąć trochę kasy. Rzeczywiście ich chyba tutaj uwolnić się nie da. To było raczej miejsce kaźni niż miejsce uwięzienia. Chodźcie, zaniesiemy ciało do Mindy Blanchard. O, to może być coś fajnego na dzień dzisiejszy do zrobienia w Dishonored. Kurczę, tędy nie przejdę. No nie, muszę sobie mignąć. To miganie w Dishonored w wykonaniu Corvo, powiem wam, że do najlepszych nie należy. Nie mam ochoty rozmawiać. W sumie ja też. Bolało gardło, to już nie boli. Idziemy po ciało, zaniesiemy je do Mindy Blanchard i zobaczymy, co się tam będzie działo. Gdzie tutaj wejście na górę jest pięknie. O tak, na bezczela żeśmy wleźli. Tutaj chyba jeszcze nigdy nie byłem, grając Emily. Ktoś tu nie dowidział, wielką lupę miał. Może jakiś fan filatelistyki. Mój dziadek zbierał znaczki. Ciągle zastanawiam się, ile warte są dziadki mojego znaczka, bo to są dziadki bez kancery. Ja już znaczków nie zbieram, ale... Noż widelec siedzę na pieniądzu. Nawet o tym nie wiem. Z drugiej strony nie chcę za bardzo sprzedawać, bo powiem wam, że to jest taka pamiątka, chociaż jakoś przywiązany do tego nie jestem. Mam więcej innych pamiątek po moim dziadku, które są fajniejsze, z którymi jestem bardziej związany niż ze znaczkami, ale jak tutaj będzie najlepiej dotrzeć? Czy z tej wysokości to sobie nóg nie połamie? No może troszkę. Powiem wam, że to trzeba mieć naprawdę sporo zdrowia, żeby z takiej wysokości... A, trupa zgubiłem, no tak. Nie wiem, czy wy też tak macie, jak niesiecie ciało, na przykład wracacie ze szkoły i niesiecie ciało, to też wam czasem wypada. No, Corvo, szybciej, jakoś po tych świętach się chyba przyjadłeś trochę, przyjacielu, grubiutki. Tędy sobie chyba przejdziemy tak na spokojnie. Mamy już dwie runy, może będzie je można na coś wydać. Tak jak mówiłem, to mignięcie w Dishonored w wykonaniu Corvo jest takie, kurczę, niedokładne. Jak graliśmy Emily, to była pokazana trasa, którą będziemy migać i dokąd ona dokładnie sięga. Żadne tam zamieszanie. Odrobina ropy to nic strasznego, ale to... Nie, nie! Tutaj będziemy musieli się z tym ciałem przenieść tam pod te drzwi najlepiej. Chodźmy może z tej strony. Kurde, no zobaczyli je, no. Teraz pierdolca wszyscy dostaną normalnie. Zaczną biegać, wymachiwać tu różnymi rzeczami. Jak cokolwiek zobaczę, zwie. Chociaż jak na razie mija spokojnie, więc nie jest źle. A gdzie jest Mindy Blanchard? Poszła sobie stąd? A, słuchajcie, pusty jestem normalnie jak... Gdzie ja z tym ciałem polazłem? Przecież nie trzeba było do gabinetu dentystycznego zanieść, no. Co za po prostu kretyn. Ciekawe, jak tu można wejść do tego sklepu. Do każdego sklepu... Każdy sklep chyba się dało jakoś obrabować, powiem wam. I zastanawiam się, jak to można było w tym przypadku wykonać. Mamy trochę kasy, więc może sobie... wzmocnione bełty.
Może sobie coś tutaj ulepszymy. Wzmocnione bełty kosztują 300. Zainstalujmy sobie to ulepszenie, stać nas. Bełty zadają większe obrażenia. 450. Nie chcę na razie zainstalować tego ulepszenia, bo nie wiem, co to jest. Większy zasięg bełtów. O! Większy zasięg bełtów jak najbardziej. I na 600 już mnie nie stać. Szybsze przeładowanie. Nie powinienem robić interesów z obcymi. No to nie rób interesów z obcymi. No, co, kto ci każe kebaba w Polsce otwierać? No. Jedziemy dalej. Gdzie byśmy tego typa zostawili? Kurde, znowu go musimy taszczyć. No ale dobra. Raz w jedną stronę z ciałem to nie grzech. W drugą też damy radę. O, tu zaraz wszyscy znowu pierdolca dostaną. Już? Sieć na pudłach i bądź grzeczna. No nie! Jak można było z tego spaść? To ja nie wiem. Dobra. Dzień dobry, przepraszam. W sumie idziemy przez miasto z trupem, to nie powinno nikogo dziwić. Jesteśmy znowu na wrogim terytorium. Chodźcie, zaniesiemy to ciało tam, gdzie być powinno. Widać, że w nowym roku wyszedłem z prawej, jeśli chodzi o noszenie ciał. Mam wrażenie, że jednak trochę wolniej chodzimy. Jezu, kto w takim trójkącie może mieszkać w ogóle? Wyobrażacie sobie, że tutaj się kończy wasz pokój i tu macie okno i to jest totalny bezsens. W Paryżu jest dużo takich uliczek. Dobra, tutaj jest. Teraz jeszcze na drugą stronę. Udaj się do Instytutu Adermeyer, skorzystaj z kolejki. Tu mamy gabinet dentystyczny. Oj, może się uda szybko. Dobra, nikt mnie nie widział, tu powinna Mindy czekać. Dalej. Pośpiesz się. O proszę, masz go. No pewnie, że mam go. Włóż go do dziury. Włóż go do dziury. Dobra robota. Trzymaj. Wspominałaś, że znasz sposób, żeby się zbliżyć do Adermeyer. Właśnie posłałam jednego z naszych, żeby odłączył zasilanie od torów kolejki. Bez napięcia możesz do nich po prostu przejść i dotrzeć, gdzie potrzebujesz. Po drugiej stronie jest stacja, z której dojedziesz już do Adermeyer. Świetnie. W takim razie czas się pożegnać. Cześć, Mindy. Dziękujemy. Kluczowa postać zamordowana, Mindy Blanchard. Whatever. Ta część gameplay jest przechodzona w inny sposób. Mordujemy kogoś. Patrzcie, jakie tutaj miała składowisko. Jedzenie na później, tak? Jeśli ktoś lubi ludzinę. To chyba żeśmy tutaj wszystko pozałatwiali. Szczur go zeżą. Ciekaw jestem, jaki to będzie miało wpływ na zakończenie gry. Dobry, zły, żaden, jakiś na pewno powinno mieć. Tutaj mamy wejście do Instytutu Adermeyer, ale zanim sobie tam wejdziemy... Ja? Troszkę sobie tutaj teren oczyścimy. To było niezłe, hej, nie wiedziałem, że tak... Coś się tutaj chyba po patchu zmieniło, powiem wam, że po tym, jak przyszedłem Dishonored, jakoś się tym strasznie chwalę, w każdym razie jak przyszedłem Dishonored, to... A nie, sobie się coś takiego nie zdarzyło, żebym tutaj sobie leciał za strzałą. Jak się dostać tam na ten, tam z drugiej strony, bo też wam będę chciał pokazać, że tam coś jest fajnego. Tam jest taki gabinet. O, dobrze, korwo się złapał. Ciekawe, czy migniemy sobie tutaj na drugą stronę. Powiem wam szczerze, że nie wiem, czy mi się to uda. Ciekawe, kto to był. To jeszcze tam ktoś na dole jest? Może tam trzeba wyżej się troszkę dostać. To mignięcie korwo ma strasznie słabe. Stąd może uda nam się mignąć.
O nie, no przyjacielu. Jeszcze ciebie tutaj sprowadziły jakieś koleje losu. A propos kolei losu, to mamy już, tak jak powiedziałem, blisko do stacji kolejki. Tam też jest kilka fajnych rzeczy. Moce nam się już troszkę kończą. Kurde, no. Nie mignę tam. Gdzieś spadnę totalnie na drugą stronę. Może tutaj, z tej strony. Albo ze strony tego... Wiem, że Emily mogłem to zrobić bez problemu. Natomiast tutaj widzę, że jednak kłopot jest. Może trzeba będzie dać skok tutaj do przodu i dopiero wtedy mignąć. Może? Zobaczymy. Zróbmy save'a. W każdym razie tam jest też taki lokalik, w którym coś można znaleźć. Z tego co pamiętam, to chyba... O, daliśmy radę. Można znaleźć trochę gryfioksów i można znaleźć trochę kasy. Można znaleźć też ciało. Złapiemy sobie jeden. Już, hej, zostawcie mi muchy cholerne. Już, idź sobie stąd. Fioleczkę z... ja to sobie wypijemy, jedną uzupełnimy. Czy tu gdzieś był jeszcze jakiś... Gdzieś jeszcze jakiś amulet. Czy mi się tylko wydaje. Z tej strony już chyba żadnych nie ma. Kościany amulet jest jeszcze tutaj. Obejrzę sobie z tej strony, czy nie zgubię żadnego. Nie. W każdym razie to jest takie miejsce, z którego można sobie też przejść tutaj na drugą stronę i tędy łatwiej się przydostać w okolice kolejki. Hej, przyjaciółko. Dobra. Jedną mniej. Kurza spisuje się świetnie, obym się w tym za bardzo nie zasmakował. Notatki lekarza. To są takie pierdółki do poczytania. Tak jak mówiłem, dzisiaj nie mam po prostu dnia na czytanie. Mam ochotę sobie pograć po tej przerwie świąteczno-noworocznej. Spróbować zrobić coś fajnego, a już parę rzeczy fajnych udało mi się dzisiaj w Dishonored zrobić, między innymi zobaczyć sobie to. Nie wiem, gdzie dolecę. Dobrze, doleciałem, nie było źle. Kościany amulet 72 metry, no to będziemy go szukać. A co tu jeszcze? Co tu jeszcze jest fajnego? Tu jest gabinet dentystyczny, tu jest gabinet kolejki. Tu będziemy mieli trochę owoców do zjedzenia. I tyranu do znalezienia. Pieniądze się przydadzą. O, jeszcze kasa. Zbierajmy, każdy grosz przyda się. Oho, no to nas życie w dupę kopnęło. Też tak macie? Planujecie sobie, a pójdę sobie kupię kebaba albo coś, a tu się okazuje, że przepuściliście ostatnie pieniądze. Ale tu są takie wynurzenia na temat dostarczania świeżych owoców i tak dalej. Och, to żeśmy, słuchajcie, płonnika zjedli tyle, że w toalecie chyba do następnego gameplay będzie za 3 dni, bo tyle będziemy w kiblu siedzieć. Uważaj z tym mieczem. Najwyższej straży się to nie spodoba. O! Obciąć ci głowę? Palenie, przyjacielu, jest niezdrowe. Fajne są te znikające ciała, uwielbiam je. Witaj w moim sklepie. Rozejrzyj się. Dobra, rozejrzę się. Pięknie. Ninjitsu. I kasa. A tutaj była kasa. No to już mamy na lewaszowego kebaba. Kurde, jakie komnie są dobre kebaby. Powiem wam, że jestem Słoikiem. W ogóle jestem z województwa lubelskiego, z miasta Świdnika, gdzie produkują śmigłowce. Przyjechaliśmy tutaj z żoną do Warszawy i zaczęliśmy pracować jako dziennikarzy, a później jeszcze jako redaktor pracowałem. A teraz jestem sobie bezrobotny i kręcę sobie gameplaye na YouTube'a. Słuchajcie, chodźcie z tej strony i no,
I przyjechaliśmy tutaj jeszcze, jak wiele budynków się tu budowało na Białołęce. Kurczę, czy tego się da załatwić jakoś łatwo? Mam nadzieję. Tam sobie jeden łazi. Niedługo nie będzie. No właśnie, niedługo nie będzie. Ktoś tu lubi Cthulhu. To jest kolejny posążek Cthulhu. Ktoś tu jeszcze jest. No i w każdym razie przyjechaliśmy tutaj, jak się wiele rzeczy budowało na tej Białołęce i jakoś tak wiem, że wiedziałem zawsze, że mamy kebab niedaleko, ale jakoś przez tyle lat nie kłóciło mnie spróbować, czy tam dają dobre kebaby i powiem wam, że żałuję, bo dobry kebab powinien być cieniutko mięso pokrojone. Znaczy w ogóle to, co u nas się sprzedaje jako kebaby, to nie są kebaby, powiedzmy sobie szczerze. To z oryginalnym kebabem ma tyle wspólnego, co chyba po grecku z Grecją. Klucz do mieszkania doktor Hypatii. Drogi Cyril, pracuję ostatnio tak długo, że mogłabym właściwie spać w Adermajer. Wiem, nie dbam o siebie, a jako lekarz powinnam dawać przykład. Masz rację, ale czuję, że jestem od odkrycia czegoś ważnego. Czegoś, co ulepszy moją formułę Adermajer. Czy byłbyś tak dobry i przez kilka dni zajął się podlewaniem moich kwiatów? I tak pójdzie ci to, przepraszam, lepiej niż mnie. Ja zawsze o tym zapominam. Możesz sobie wziąć mi któryś z mojego zapasu, jeśli chcesz. Mam nadzieję, że Karolin niedługo wyzdrowieje. Twoja sąsiadka i przyjaciółka Aleksandria. Z doktor Hypatią będziemy mieli jeszcze do czynienia. Nie będę wam spoilerował dlaczego, ale to dowiecie się później. Ja już tą część fabuły znam. Drogi przyjacielu, wstrzymaj swą działalność gospodarczą, gdyż nie będzie ci już potrzebna. Ostatecznie, co to za różnica, czy odbiorę ci życie, czy pieniądze? No kurwo, daruj sobie, bo zaczynam mieć jakieś moralnego kaca. Ustaliłem kombinację na 761. To jest safe, który się tutaj znajduje w tym sklepie. To jest sklep z sejfami Winslowa. I tutaj sobie zrobili taki konkurs. A zaraz do kebabów wrócę. Zrobili sobie taki konkurs, że jeśli ktoś otworzy ten safe, to będzie mógł sobie zabrać jego zawartość. 761. 761. O, taki marketing. Tutejszy marketing. No i w każdym bądź razie powiem wam, że wracając do tematu kebabów, to no, oczywiście to, co się sprzedaje u nas w sklepie, to z kebabami ma niewiele wspólnego z prawdziwym kebabem. Kościany amulet, sztokowa uczta. Ciekawe, co to jest. Sztokowa uczta. Zjadanie białych szczurów odnawia manę. No dobra, nie wiem, jak smakują białe szczury. Może kiedyś tego spróbuję. Kupię sobie niedługo rozwinięcie, które pozwoli mi nosić więcej amuletów, bo to jest bardzo, bardzo przydatne i fajna rzecz. W każdym bądź razie, wracając do tematu kebabów, bo tak chciałem wam coś opowiedzieć, a przy okazji grania, ale czasem te opowieści przerywam, czasem o nich zapominam i do nich nie wracam, później na montażu się dziwię, Jezu, zacząłem coś opowiadać i znowu przestałem. W każdym bądź razie okazało się, że mamy tutaj bardzo dobry kebab. Już umówmy się, że będziemy go nazywać kebabem, tak? Chociaż tak jak mówię, to z prawdziwym kebabem nie ma nic wspólnego. No i mięso jest tam pokrojone bardzo, bardzo cieniutko, więc smakuje zupełnie inaczej niż jakieś tam grube kawałki, które tylko zostały przypieczone. Sałaty, jak to w polskich kebabach bywa, często jest nadmiar, bo wszyscy uważają, że jak dadzą nie wiadomo kilo sałaty do tego kebaba, to wszystkim będzie smakować. Otóż nie, moi drodzy, jeśli prowadzicie kebaba, to powiem wam, że nie. My jako odbiorcy kebabów tego nie lubimy. Może moja żona lubi kebaba z sałatką. To tutaj chyba mieszka ta alchemiczka, Aleksandria Hypatia. Mieszka i nie pomieszka. Zwiniemy sobie obraz. Tym razem go nie skapię. Kolekcja motywi. Na to można podrywać dziewczyny, już mówiłem, na motyle. Co się dzieje w Adermajer? Co próbuje osiągnąć? Dowiemy się, co się dzieje w Adermajer. Jaki to ma związek z Delilah?
Dobra, Korwo, już skończ to komentować. Zbierzemy z mieszkania, co się tylko da. No i w każdym bądź razie tej sałatki w tym kebabie jest, nie powiem, że jak na lekarstwo, ale jest odpowiednie. Jest ona ułożona w środku, więc nie jest rozwalona i wymieszana z mięsem po całym kebabie. Mięso jest mięsem, sałatka jest sałatką. Sos jest nałożony po całej długości kebaba, więc cały kebab smakuje równo i smacznie. Tak wiem, tam jest jeszcze audiograf do odsłuchania, ale zanim to zrobię, to się tutaj rozejrzę. Tu jest w tej notatce mowa o gniazdostróżach, czyli tych ludziach, którzy przy okazji gniazd krwioksów się pojawiają. Kiedy krwioksy zatrują człowieka, to w jego mózgu zachodzą zmiany i zaczyna on pilnować tych krwioksów, ich tego procesu wykluwania się i stać na straży gniazda tych krwioksów i właśnie na nich trzeba uważać. To tam pisało w tej karce. Posłuchajmy sobie audiografu. Spędzam w domu coraz mniej czasu, ale tego wymaga ode mnie praca w Addermeier. Po straszliwej porażce, jaką było moje pierwsze serum, jeszcze bardziej niż zawsze chcę pomóc górnikom. Nie mam wpływu na to, jak bardzo obciąża pracą robotników Duke i jego sługusy. Ale póki się nie opamięta, zrobię co mogę, żeby poprawić ich sytuację i zapewnić spokój ich rodzinom. Ta praca i to, jaki będzie miała wpływ na najniżej urodzonych mieszkańców Karnaki, to moja obsesja. Badam mikstury z czasów pierwszej plagi i czuję, że jestem blisko. Jak już znajdę Hypatię, zobaczymy, co takiego wie o Zmorze Korony. No właśnie. No i wracając do tematu kebabów, moi drodzy, więc ten kebab jest bardzo smaczny, smakuje równo, mięsa jest sporo, nikt nie oszczędza tam na mięsie, nie próbuje złoić klienta, sprzedając mu tandetę, więc szczerze wam polecam, kebab znajduje się przy ulicy Magicznej, to jest centrum handlowe Czerwona Torebka i tam jeśli, tak jest. Jeśli zajdziecie, to naprawdę, naprawdę smaczny kebab lewaszowy. Skończmy już tematy kebabów. Skończmy już tematy kebabów i wiecie co? Zapraszam was na następny odcinek. A w następnym odcinku przejdziemy sobie, jak kapusta przez starą niską babę, przez tą... Moi drodzy, przejdziemy sobie przez tą stację kolejki, bo tutaj właściwie przez kolejkę moglibyśmy już przejść, bo tam torami można się już dostać do... Ciekawe, jak się z tego wykarabia! Vera, co robię? No nie, no... Z tego, z dachu mnie zauważyli. Ja chciałem się z wami tak pożegnać. Myślę, że znalazłem spokojną miejscówkę na to, żeby spokojnie się z wami pożegnać, a tu gdzieś mnie z dachu przyuważyli. No ale tak to jest, jak się stoi jak głupi cymbał na dachu i... Dobra, już im się zgubiłem, tak? To dobrze. Chyba dobrze, tak? To Korwo, nie wskoczysz tutaj na murek. No daj spokój, kurde, zębami się zahacz, weź, no. Jeszcze pieczone, no. Już co za wariat, normalnie. Słuchajcie, przejdziemy sobie przez stację Addermeier, bo tam moglibyśmy już kolejką przejść do powozu, którym dostaniemy się do samego Instytutu Addermeier, ale jeśli ktoś pierwszy raz gra tutaj, to i sobie śledzi jakoś odcinki, fabuły, to może będzie chciał zobaczyć, jak tutaj na stacji kolejki się, co można ciekawego znaleźć. Słuchajcie, zapraszam was serdecznie do kolejnego odcinka, który zaraz zacznę nagrywać po tym i widzimy się przy kolejnym spotkaniu. Zachęcam oczywiście do subskrypcji kanału. Wybaczcie, jeśli odcinek dzisiaj był, nie wiem, może nie na poziomie tego, co oczekujecie, ale jakoś tak po tym nowym roku, po Sylwestrze, jeszcze go trochę czuję i po świętach jestem taki jakiś troszkę jeszcze rozlasły. Słuchajcie, do zobaczenia, trzymajcie się, hej.